I trzeba to sobie przypomnieć po raz kolejny. Po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Na kurwa mówić człowieku. Hej, po z tej strony, znów pojawił się pod filmem jakiś komentarz na temat tego, jak znaleźć czas na treningi, więc pomyślałem sobie, że trzeba o tym powiedzieć do skutku. Doba ma 24 godziny. Śpimy 8 godzin dziennie, pracujemy 8 godzin dziennie, zostaje nam 8 godzin na wszelkie inne rzeczy. Niezwiązane z tymi podstawami jak spanie, pracowanie. Powiedzmy, że dwie godziny będziemy jeść. Zostaje nam 6 godzin. Dwie godziny zajmie nam dojazd do pracy. Zostaje nam 4 godziny. I przez 4 godziny można zrobić bardzo, bardzo wiele. Można pooglądać wszystkie seriale, jakie wyszły w danym tygodniu. Można przesiedzieć na YouTubie. Można. Leżeć do góry dupą, można też iść na trening. Jeżeli sobie pomyślimy 10 godzin treningu w tygodniu, to wbrew pozorom nie jest tak wiele, z tego względu, że jeżeli przetroniemy godzinę w ciągu dnia od wtorku do piątku, to są 4 godziny, 3 godziny w sobotę, 3 godziny w niedzielę, nagramy, mamy dychę. Poniedziałek ustalimy sobie jako wolny. Może to być jakikolwiek dzień, jaki Wam pasuje. To się da, to nie jest. Skomplikowane, to nie jest trudne, to nie wymaga jakichś wielu wyrzeczeń. No, trzeba zrezygnować z seriali, trzeba zrezygnować z telewizora. Naprawdę, telewizor używam podczas gotowania do nadrobienia zaległości z YouTube'em. I to jest wszystko. Jeżeli chcecie oglądać. Spędzać czas. W... w jakiś bardzo nieproduktywny sposób, nie ma problemu, spędzajcie go w ten sposób. Ale. Później nie mówcie, że nie ma czasu. Inna sprawa jest taka, że ktoś mnie zapytał, jak to idziesz spać o godzinie 8 albo 9? Dla mnie też było kiedyś niepojęte, bo siedziałem przed komputerem do godziny 1 w nocy, 2 w nocy, czasem nawet do 5 rano. Potem szedłem spać, wstawałem, jechałem do pracy jako zombie. Jakoś przeżyłem do kolejnego wieczoru i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, wiadomo, że nasza produktywność, jeżeli jesteśmy niewyspani, zmęczeni i... Nie mamy siły na nic, no nie jest za wysoka. Ale mówienie o tym, że nie da się znaleźć czasu na trening, to jest wymówka. Godzinę dziennie bez problemu każdy może znaleźć. Jeżeli pracujesz na zmiany, no to wiadomo, że nie każdego dnia będziesz w stanie coś zrobić, ale wtedy w inne dni, w te dni, w których nie pracujesz, będziesz miał dużo więcej czasu. Nawet osoby, które pracują po 60 godzin w tygodniu, czyli dużo więcej, znajdują czas na trening. Można to wszystko pogodzić. Można dojeżdżać do pracy na rowerze, jeżeli e, mamy taką możliwość. Można biegać e, rano przed pracą na szybko. To się wszystko da. I wystarczy, co prosto brzmi, ale zajmuje troszeczkę czasu. Wystarczy się nad tym skupić i zaplanować sobie dzień za dniem. W pewnym momencie wejdzie to w nawyk i. E, nawet nie zauważymy, gdzie, gdy znajdziemy dla siebie dużo więcej czasu. Ja naprawdę od kiedy trenuję e, i od kiedy poświęcam na treningi te kilkanaście godzin w tygodniu, zauważyłem, że mam więcej czasu niż miałem kiedyś e, siedząc przed komputerem, grając w World of Warcraft. Tyle. Szanuję Was. Czas, 4 minuty filmu. Do roboty. Jeżeli spodobał Ci się ten film, daj kciuk w górę. Jeżeli Ci nie spodobał, napisz w komentarzu dlaczego. Daj kciuk w dół. Nie obraczy się naprawdę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału, a podoba Ci to co robię, tutaj jest guzik do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki. Hej.